Buntola, cudowna akcja! Nie ma spalonego, znakomita sytuacja! Szansa! Kochani Jezus Maria! Wykorzystał ten moment zagapienia 2-0! Proszę Państwa, trzecia bramka widzi w powietrzu! Idzie środkiem Kowalczyk, ale tam dośrodkowanie do Cyszy jest Kowalczyk! Teraz! Thank you.
Oh!
Thank you.
Semen, porażka 0-3 ze Starą Gwardią, ale no, ja bym chciał ci pogratulować. Wiem, że pewnie szybko odrzucisz te gratulacje, ale to był dobry mecz w wykonaniu Gaciuli. Myślę, że z tyłu zagraliśmy bardzo dobrze. Z przodu nawet mieliśmy swoje sytuacje, to mnóstwo, nie wykorzystane. A mogliśmy to strzelić i stworzyć niespodziankę. No to myślę, że była duża niespodzianka, zwłaszcza, że po pierwszej połowie było 0-0, faktycznie tak jak mówisz, dużo sytuacji strzeleckich, ale tylko brakuje wam napastnika, który przytrzyma trochę tą piłkę, może strzeli przysłowiowego czuba, jakiegoś farfocla i to w końcu wpadnie i gdzieś się to tam zazębi. Myślę, że też brakuje dokładności, ale to też trzeba pochwalić bramkarza, no chłopaki się robi dobrą robotę, a bramkę co strzeli to też mega. No nie tylko bronił, ale też rozgrywał, tak? Na pewno rozgrywał, tak. Nie ułatwiało sprawy. Bardzo dużą przewagę robił, no graliśmy praktycznie 5-4, tak? No cóż. Ale gdzieś tam jeszcze w końcówce miałeś nadzieję, że coś tam wpadnie i chociaż ten remis? Wiesz co, po tylu niestrzelonych sytuacjach już chciałem się tutaj... Nie wierzyłem, że da się, tak? Ale no graliśmy do końca, tak? No bo to był taki mecz, że był do pierwszej bramki, tak? To strzeli tę bramkę, to jednak to... To później już siadł, tak. Się już cofnęli do końca, rozgrywali bramkarzy, no to też przewagi, tak? Nam się bardzo ciężko grało. Gdzieś tam ta szansa na awans ucieka, ale ta czołówka chyba cały czas w tej trzeciej ligi strzelna. Myślę, że z taką was dogonimy. Dobra, dzięki. Łukasz, można powiedzieć, że to pierwsza wasza poważna przeszkoda w tym sezonie. Ciężko było. Na pewno było ciężko, na pewno zabrakło tutaj Marka Rogowskiego i Karola Kopcia. Szczerze mówiąc, oni by na pewno podkręcili tempo gry, bo niestety było widoczne w pierwszej i w drugiej połowie tak samo, że za wolno rozgrywamy z tyłu piłką. Oni na pewno by to przyspieszyli, żeby to lepiej wyglądało z naszej strony. No właśnie, zwłaszcza pierwsza połowa 0-0, takie piłkarskie szachów, a mimo wszystko to było dynamiczne, to nie było tak, że tam... Tak, mi się wydaje, że wszystkie drużyny tak przysłowiowo napinają się na nas i w pierwszej połowie jednak nam jest teraz w meczu nam jest coraz ciężej, aczkolwiek jeszcze drugiej połowy wygrywamy, także 3 punkty należą do nas i cel jest realizowany w 100%. No i dobra postawa, bardzo dobra, kluczowa może nawet bramkarza. Tak, Krzysztofa Zawarczyka. Szczerze mówiąc... Nie spodziewałeś się? Nie, to jest chłopak z pola, ale na hali dobrze sobie radzi też na bramce i nogami gra też nieźle, także fajnie. Mówi, że cel realizowany, czyli jeszcze 6 zwycięstw, jak rozumiem, kolejnych jest celem, to daje... Dokładnie, teraz będzie mi się wydaje najcięższy mecz z Maximusem. A Lombada? Nie znam Lombady, nie wiem kto tam gra. Wiem, że tam w Maximusie gra Mikołaj Tokaj, mój kolega i Bartek tak Bobrowski. Także będzie mi się ciekawy mecz, na pewno widowiskowy. No dobra. Dobra, to bójcie tak zwany. No. I zwycięstwo będzie. Będzie zwycięstwo. Będzie. Dzięki. Dziękuję.